Dzień dobry, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam Ciebie, drogi kolego, na moim kanale w kolejnym odcineczku od Zera do Farmera i są ze mną moi przyjaciele, czyli Brączuś, Siemka i Jadaś. Witam. I nasze piękne, nowe nabyteczki. Tak mówię, kurde, ostatnio klasikiem nie robiłem, nie chcę prasować, nie chcę gdzieś tam go przy innych maszynach, których już używaliśmy. Mówię, coś nowego by się przydało i trochę mi się przypomniała akcja z poprzedniego farminga, gdzie też klasa mieliśmy i pamiętam, że ten siewnik przez czas, który był u nas na serii, bo później odznaczyliśmy Kwernelanda i on po prostu u nas zniknął, no to gdzieś pamiętam, że naprawdę ten zestaw był przepiękny, no i faktycznie to tak wyszło, więc super, bo dzisiaj sobie będziemy mogli pięknie naszym klasiorem pojeździć. Tutaj nic nie jedzie, więc możemy sobie ją wyjeżdżać i oczywiście przestawiać w naszym siewniku na rzepaczek, bo aktualnie musimy go zasiać. Ciul. Zostały nam dwa pola, na których dzisiaj to wszystko się tym oczywiście zajmiemy. Adaś już pięknie poprzeczniaczek mi zrobił, także ja już mam pole do popisu bardzo, ale to bardzo duże. Odpalamy siewnik i zaczynamy zabawę. Dobrze by było tak, ustawić sobie GPS-a, wszystko żeby było kwit. 12 metrów, jest, także dobra, możemy sobie zasuwać. Pojedziemy prawdopodobnie z poprzeczniakiem od razu, żeby ten poprzeczniak był po prostu obsiany. Idealnie, i każdego mijaka. Będziemy mieli to, ucisnę dalej, tak powiem, z głowy. Bo dzisiaj tak, robimy siewy, robimy akcję wapno, ale rozrzutnikiem, bo gdzieś tam Adaś ostatnio wspominał, że nie chcecie już tej wapniarki oglądać. No i tutaj jeden z widzów przyszedł z pomocą, podesłał modzik już jakiś czas temu, ja go wrzuciłem, ale dopiero dzisiaj go, tak można powiedzieć śmiało, że zaznaczyłem. Z góry przepraszam, że nie pamiętam nazwy, ale mam nadzieję, że na którymś z odcinków, jak sobie do innej serii dorzucimy, to pozdrowimy serdecznie. Także dziękujemy za kolejny raz, że gdzieś tam nam właśnie podsyłacie, bo często no, gdzieś w tych komentarzach to nam ginie, a w taki, wiecie, na maila to zawsze pięknie to dojdzie. Kurde, prawie że idealnie, no można powiedzieć, gdybym wjechał mądrze na tamtym kawałku, to byśmy tutaj dość fajnie to posiali. Okej, tu musimy sobie tak niestety wjechać, bo przy takim klinie to troszkę masakra, musiałbym gdzieś ze skosu to brać. Także porobimy sobie wapno, porobimy sobie mulczowanie, gdzie chłopaki gdzieś tam u nich w tle tylko to widzieliście, a z racji tego, że zostało nam kawałek pola, bo tak sobie w poprzednim odcineczku tam podziałałem i zostawiłem kawałek, no to sobie to mulczowanie porobimy. Kupimy dzisiaj tą naszą ładowarkę, z jednej strony bym nie musiał, bo gdzieś tam na odcinku Adama żeśmy przekminiali to i faktycznie wyszło tak, że Bronek po sprawdzeniu dowodnił nam, że ta ładowarka średnia, dobrze mówię, tak, średnia jest najładniejsza, tak. Więc niby niemusowo i nie musiałbym dzisiaj tej ładowarki kupować, bo tak szczerze i tak ją kupujemy za full ofertę w sklepie, ale tak gdzieś z drugiej strony sobie pomyślałem, że przecież mamy już sierpień, po przewinięciu rzepaków będą kiszonki, nie będziemy mieli ich gdzie sypać, więc no tylko i wyłącznie można to zrobić dzisiaj, także ta ładowarka jako nowy nabyteczek się u nas pojawi, bo będziemy sobie tą kiszoneczkę sprzedawać. Tu gdzieś też natknęliście mnie w komentarzach ostatnio, że kurde, czemu jeszcze ani razu nie zrobiliśmy zestawu dwóch, trzech osiówek. No i tak kurde sobie pomyślałem, że faktycznie może by było fajnie. Jedyny minus taki, że za rajsiem nie ma zaczepu i do rajsia nie mogliśmy podłączyć, tylko i wyłącznie do brandnerki. No lepiej by chyba wyglądało, jakby brać bus z przodu. No lepiej by wyglądało, no ale niestety nic nie zrobimy. Dobra, ja sobie tak, tu połówkę wysieję, ile tylko dam radę, bo i tak pewnie więcej na odcinku nie zrobię. I będzie kwit, dobra. No, wyznacz sobie tutaj ten kawałek. Okej. Okay. O Boże. Napieranie na płot. Czemu? Pierwsza. Czemu mi się naparł? Akcja. No kurde, powiem wam, najlepsze co mogliśmy kupić to ten siewik. Już kolejny raz gdzieś tam naprawdę na początku mało co nim siałem. Teraz jest kolejny odcinek, gdzie mogę sobie to porobić, no i teraz z tym klasem to już w ogóle jest poezja. Także baliśmy się troszkę o te siewniki, bo długi czas nie wiedzieliśmy co tutaj sobie kupić, żeby to wyglądało. No a kurczę, ten porobił.
i pozamiatał, można powiedzieć śmiało, inne silniki. Gdzieś tam, jak widzicie, te stare silniki też no, musimy wymienić, bo widzę ostatnio po was i czytam wasze komentarze, że no, już wam się średnio chce oglądać to od zera, bo nic się nie dzieje. Wiem, że czekacie na tą przebudowę, ale przez to, że wyjeżdżam, ten odcinek nagrywamy na jutro. Mam nadzieję, że uda się jeszcze tak nagrać, żebym miał na kolejny tydzień i tak jak już z Bronkiem gadałem, postaram się wziąć sobie chociaż te podstawowe rzeczy, żeby w razie W chłopaki, jak ja nie będę miał czasu, to chłopaki sobie ponagrywają. I jak będzie do mnie ten odcinek, to postaram się po prostu, żeby chociaż te do siebie odcinki, wiecie, ogarniać. Też nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda, tak? Więc może pojadę, będę chciał dużo porobić, a nie zrobię nic, bo pogoda nie dopisze. Także będę siedział i wtedy chodzi o pogodę, tak, ma być coraz zimniej, to tak tylko. No, najważniejsze, że mnie padało. To, że zimno, to tam wielki ciul, nie? Bo w polu mi to no, nie przeszkadza. Ale wiadomo, wiesz, że jest zimno, to i może przyjść jakiś deszczyk. Także i tak tutaj, dalej, i tak dalej, tak? Tutaj na razie to tam byleby tylko po prostu nie padało, bo jak nie będzie padać, to i będą kiszonki u Krzysia. Można ty się jeść teraz? Tak, a co? A co się jesz? Ja się je rzepak. A gdzie? Na no polu za krowami, krów, przepraszam. A, dobra. Adaś mi tu pięknie uprawia i ogień. Ty tam prasujesz już pewnie, jo? Nie, właśnie skończyłem wałować. A, no to chwilę ci to zajęło nawet. Zeszło, no, ale jeszcze, no. mam 56 w zasianie, że parkiem. Tak, ja wiem, no dzisiaj tam już jest postawione, wszystko przyszykowane jest na tą akcję. Tam ino teraz mulczować i ogień. Tam jest tak, idzie tak, mulczer, wapno i siew. Niestety to będzie jedyne pole nie nawiezione przez nas, ale dobrze, że z podsiewaczu, więc chociaż będziemy mieli coś tam, nie wiem, może się opryskiwaczem to zrobi, choć tego co dobrze pamiętam, tam akurat opryski były, a tak je nieczęsto znów robimy, że opryska dwa razy to samo pole. No ale tam jedno pole nawet nawieź później, to się nie tak, nic to tam nie nic się nie stanie, więc nie wiem, może na wiosnę sobie ktoś dorzuci, to ciężko powiedzieć. Dobrze by było, jakbyśmy łąkę, ciekawe właśnie, coś już gadaliśmy na temat łąk? Nie, że, nie, a, nie, żeby nie, była nie. Po kukurydzy, tutaj koło wiatraka. To co wałowałeś, tylko to drugie obok, a, że tam chcieliśmy łąkę, więc chyba tam bym to zrobił, żeby tak po prostu przez to, że teraz ostatnio mówiliśmy, że mało tam jeździliśmy, bo ludzie nie chcieli, to żeśmy zapomnieli o tych polach, a tak głosy nam przypomną. Pole, że tak, się do łąki moim raz, zdaniem, nie? Dlatego też od razu o tym samym sobie pomyślałem, że to będzie tam pięknie wyglądało. Także no mówię, wezmę sobie raczej takie podstawowe rzeczy jak mikrofon, a jego spoko, bo jeżeli nie będę miał panelu, bo wtedy no wybaczycie mi chyba, że nie wiem, te 3 odcinki czy tam 4 sobie zagram bez kierownicy i bez panelu, to z jednej strony spoko, bo nie biorąc panelu kierownicy, biorę sobie stojak ten zwykły taki mały do mikrofonu, stawiam go sobie przed klawiaturą i z jednej strony spoko, bo wiecie, sobie tak w końcu pogram, nie? Także też z jednej strony luzik. Co najważniejsze, no wyjazd jest też po to, że ja biorę kompa, bo w wolnym czasie gdzieś tam po nocy sobie usiądę, jak już będę po pracy w polu i zrobię wreszcie tą gospę. Dlatego też gdzieś tam zacząłem temat tych wyświetleń, tego wszystkiego, że czekacie na coś nowego. Tutaj dużo się zacznie, mówię, dziać, będzie ta przebudowa, zaczną się live, jak już wrócę, to myślę, że no nie szykuje mi się żaden wyjazd, no chyba, że później będą dni pola u Krzysia, ale to raczej to jedziemy wszyscy i będzie taki weekendowy wyjazd tylko. Dlatego też już później nic się nie szykuje. Ja już niedługo będę miał gotową serię też i na live'y, dlatego też no, najważniejsze dla mnie będzie to robienie od zera. Myślę, że wtedy, gdy za to od zera się weźmiemy i tu trochę będzie nowa gospa, będą nowe maszyny, bo teraz tak, długi czas nie było nowych maszyn, więc wam się nie dziwię. Wydaje mi się, że też powinniśmy panowie naprawdę mega się postarać i ogarnąć coś takiego, że wymieniamy wszystkie praktycznie stare maszyny. Nawet jakby to miało być na ten sam metraż, te praktycznie, nie wiem, jak pług mamy, nie wiem, 7-skibowy, to wymienić nawet na jakiś inny 7-skibowy, czy tak samo jak mamy silniki 6-metrowe, to spróbować znaleźć i wymienić na kolejny jakiś 6 nawet i metrowy, po prostu, no to co, żeby sprzedajemy to się... dwa silniki, sprzedajemy dwa grubery, żeby to talerzówkę. Tak, żeby to kurczę wymienić, bo moim zdaniem nowa gospa, zróbmy coś, żeby ludziom się znów zachciało oglądać. Zróbmy zaraz, coś szalonego. Żeby, no, zróbmy coś szalonego, wymieńmy to. Wiadomo, gdzieś jak będziemy widzieli, że mamy te maszyny, mamy już gdzie robić, no to możemy kupić i coś większego, ale po prostu powymieniajmy te stare maszyny. Chyba, że potem będziemy mieli trochę pieniążków, więc będziemy mogli też poszaleć, no. Także tutaj no musimy działać. Się okazało, Bronek, bo ciebie nie było na poprzednim odcinku, że mamy dość fajne pieniążki zabunkrowane w soi, bo nie sprzedaliśmy jej w czerwcu. A właśnie, a wtedy co z kukurydzą? Kukurydzy też nie sprzedaliśmy? Mieliśmy? Kukurydzy nie mieliśmy, bo przecież była na kiszankę. Nie było ziarnówki? Nie. Boże, 85 tysięcy litrów soi. Także, a mamy dwa pola jeszcze soi, nie? W tym sezonie, także tak. No tutaj będzie z pół bańki to lekko na pewno w następnym sezonie za samą tą, nie?
Także... za tą soję możemy sobie tak poświrować, pokupować. Tak, także no tutaj mówię, wiem, że czekacie już długo, już dawno miała być ta przebudowa, ale z racji tego, że no nie ma czasu, bo teraz nagrywamy codziennie, każdy coś gdzieś już robi, tu jakieś serie trzeba też poogarniać, żeby to, wiecie, było do nagrywania i nie było kiedy zacząć, ja dopiero wczoraj, czyli w środę 14 skończyłem sobie, można tak powiedzieć, ogarniać wszystkie budynki potrzebne mi pod budowę, więc to też jest duży plus, bo samo ogarnianie budynków zajęło mi tydzień, żeby to, wiecie, wszystko skompletować, połączyć to teksturami i żeby to pasowało, bo hali to chyba z 10 sprawdziłem, albo i 15 poprzerabiałem, to tu coś nie pasowało, to tu kolory się nie zgrywały, to tamto sramto i no troszeczkę czasu zeszło, więc najważniejsze, że budynki są, już samo wejście i budowanie też nie powinno mieć tam mniej więcej, wiem w głowie jak je poustawiać, jedynie gdzieś tam wśród gospy nie mam ogarnięty, ale to tam wyjdzie, miejmy nadzieję, że w praniu, więc i tak już jest dobrze, no mówię, dużo to zawsze, sama budowa gospy to też nie jest takie coś, że wiecie, wchodzę, biorę to co jest i buduję, zawsze muszę sobie na brudno zbudować, zawsze coś jest do roboty przy budynkach, bo nie pamiętam kiedy nie było roboty z budynkami, chyba przy pierwszej naszej gospie, to może i tak, bo braliśmy wszystko co oryginalne, choć tam też chwila moment i pojawiła się ta wiata na rowery, gdzie ją mieliśmy bardzo długo i żeśmy sobie ją używali jako normalną wiatę. Także no zawsze z każdą gospą wiąże się to, że jest naprawdę bardzo dużo pracy. Mamy 11 minutę odcinka. Teraz tak, ja mam pracę do zrobienia dwie na polu z wapnem. No to też dobrze by było z 10 minut na to poświęcić. I do tego mam ładowanie tej kiszonki, więc tak szczerze jakieś też wałowanie mógłbym może zrobić. Także wiecie co, ja tutaj puszczam śmiało, Adasiowi dużo już nie zostało. Niech on sobie sieje, później Adaś tam mu najpierw coś taki porobi i dziękuję, dobranoc. Ale sobie tu pięknie pobiegniemy teraz, nie no. Bajlando, nie? Mega się cieszę, że ten klas się pojawił, że go kupiliśmy, bo tak jak rozmawialiśmy, prawdopodobnie ciężko by było, abyśmy z niego skorzystali, jeżeli by nam nie wyskoczył. No tu po rzepakach trzeba pouprawiać ładnie, pięknie, tu będzie łączka, tu już jak widzimy mamy pięknie zwałowane i przybywamy na pole z mulczerkiem. Pierwsze co, wsiadamy sobie w mulczerek, akurat Bronek, powiedz mi tak mniej więcej, dużo wiesz masz co, w tym momencie mam już ponad pół pola sprasowane. Okej, okay, dobra. To tam wiesz, prasowanie to nawet jeżeli nie zdążymy. No mam coś dzisiaj... robić innego, to mów. Nie, na razie czekaj, jak ja pomulczuję, wtedy ci najwyżej mulczera dam, bo to chcę taką dosyć szybką, fajną akcję zrobić i wtedy wezmę się za wapno. Także wtedy ty sobie wsiądziesz najwyżej na ten mulczer, a jeżeli nie na mulczer, no to od razu po wapnie będziesz mógł ze mną sobie siać, bo tak jak widzieliście, no to tak, w poprzednim odcinku Deutschfahr caluśki odcinek, ta na nim siał to pole rzepaku tam, to dał radę, także spoko, zawsze już jakaś praca mniej, bo nie musieliśmy tego uprawiać, a że jest pomulczowanym, to dość dobrze to wyglądało pod taki siewnik talerzowy. Tam było nawiezione, tu za to będzie zwapnowane, więc też nie ma... Pracownik daleko nie pojechał. Tragedii. Co, do płota i koniec? Nie dał rady? No, czyli jednego bez poprzeczniaków to sobie nie pojedzie zbytnio. Dobra. No niestety, ale jak na razie... sobie przetniemy. Nie ma. Ogólnie, jak możecie zauważyć, testuję sobie, nie wiem jak to nazwać, hitraka. A-trackiem nie, bo nie czytam mi tu gałek ocznych, ale czytam mi już bardziej, jak gadaliśmy, A-track, face-track może, o, może faktycznie, to jest takiego face-tracka sobie testujemy. Na razie póki co nie narzekam, FPS-y ja mam 50, więc jeżeli bym, i tak ja miałem tyle, zawsze stawiając wam serwer, więc u mnie póki co, no tych spadków FPS-ów dużych nie ma i oby tak zostało, no bo, no kurde, nie mam co ukrywać, no to jest tak zajebista sprawa, że tak, nie mam nic tutaj, nie mam żadnych kabli, nie muszę zabunkrowywać okna, gdzie poprzedni weekend bawiłem się i taki wielki karton wyciąłem na to okno. Prawie bym je zabił, dobrze, że to nie było na odcinku, choćbyście się trochę uśmiali, jak mi pierdolną w głowę. To nie wiedziałem, co się dzieje. No ten karton cały, bo miałem okno otwarte i zawiało. Zawiało i, no chłopie, to trochę, znaczy ważyć, nie wa- no ważyć, no ważyć, bo też jest gruba tektura. Ale jak to jebnęło, to ja nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Mówię, ktoś przyszedł i mi lapsa wyjebał, nie? Na łeb. Ale ja się odwracam, patrzę, karton, nie? A to tak, on jest tak duży, że idealnie spadł jeszcze tutaj, nie? Także, czekaj, jakbym chciał, to bym go pokazał, poczekajcie. Wezmę go tu, wciągnę, bo on tutaj stoi. Czekaj, chodź tu, dziadu jeden, o, patrz ta, karton boży tu był. I z jednej strony spoko, nacieszyłem się dwa dni. O, teraz on, poczekajcie, schowam go, bo jebany będzie na kamerce wisiał. Dobra, gitara. I nacieszyłem się nim jeden dzień, bo poniedziałek nagrywaliśmy, a na wtorek już sobie face tracka ogarnęliśmy.
Także tutaj Kozak, pokażę wam to mniej więcej jak to działa i w ogóle w takim specjalnym odcinku, bo mam dla was coś jeszcze bardzo specjalnego w najbliższych dniach do pokazania. Dzisiaj to będę montował wszystko i ogarniał, bo musiałem sobie taką małą jedną rzecz przy biurku zrobić, dlatego też nie zobaczyliście to kilka dni wcześniej. Szkoda, że to na wyjazd, bo nie będę mógł się doczekać, aż przyjadę i będzie się tutaj to ogarniało. Tak, także mam nadzieję, że uda mi się tutaj dzisiaj to jeszcze dla was właśnie nagrać i pokazać. Przy okazji gdzieś tam fajnego save'a wam pokażę, który jest w trakcie prac, że tak powiem. A my tak, mało paliwa w case'ie, czy da radę? Dobrze by było, ale to nie jest, jeszcze chyba może być o wiele mniej, więc sobie to tam na razie nic tego nie robię, po prostu od razu po mulczowaniu, to jest chwila, moment, pojedziemy i sobie to ogarniemy. Mi zostały 3 pokosy w sumie tylko. No to pięknie, bo mi zostało tam zrobić raz. No, bez nie licząc tego, ja mam 3 przejazdy mulczerem, także sobie to pomulczujemy. Wtedy po mulczerze ty bierzesz się za wapno, jo? Tak, po mulczerze za wapno, czyli ty będziesz wsiadał i od razu za mną siał. Także dzisiaj no, się skończymy, tak mi się wydaje, bo Adaś, jeżeli tam skończy sianie, to przyjedziesz prawdopodobnie, weźmiesz Lemkena i przyjedziesz tutaj pomóc. Nie wiem, tam jeszcze dobrze by było, Adaś, gdzie postawiłeś bronek Maseja z wałami? Na polu został. Dobrze by było jakby tam zawieść i puścić, jak on chociaż ile powałuje, to powałuje, nie? Zawsze już coś. Jak i tak no, mamy, tamto pole jest takie dość ładne, więc jakby mu dookoła objechał i puścił go, to wydaje mi się, że on by ogarnął, nie? Także dobrze by było takie coś sobie wykorzystać. Teraz na kolejny odcinek co? Przewijamy. No na pewno przewinięcie. Co nam to da? Kiszonki. Nie wiem, do kogo teraz tam dobrze by wychodziły, jakby zaczynał sobie kiszonki, bo nie wiem, tam poprzednim sezonie. Ogólnie to chyba Ada się zaczynał kiszonki. Nie, wszyscy już zaczynaliśmy chyba. Już nie pamiętam jak. Z tego co dobrze pamiętam, to wszyscy już kiszonkę zaczynaliśmy. Także tutaj trzeba by było po prostu sprawdzić, jak to wygląda. To na pewno mamy kiszonki, nie wiem czy na wrześniu są buraki. Nie wiem czy będzie soja. Nie wiem czy będzie soja też na wrześniu. Zaraz wam powiem kiedy będzie soja. In the soil, in the earth, to będzie na pewno, no szybciej niż październik nie będzie. No, także na pewno nie soja, nie buraki, tylko kiszonka będzie do zrobienia. No i dalsze gdzieś tam prace, nie? No ale chyba priorytet to kiszonka, więc będziemy musieli sobie to tak czy tak ogarnąć. Z jednej strony dobrze, bo nie będzie dużo szykowania pod odcinki, a teraz nam się troszkę spieszy, jak sami dobrze wiecie, z tym nagrywaniem, więc... Ten tą kiszonkę będziesz wywoził? Tak, no dzisiaj będę wywoził na koniec odcinka. Dobra, wiecie co, opuszczam, niech on sobie tu dokończy to mulczowanie. Ja już biegnę z tym wapnem, żeby faktycznie trochę tej kiszonki i potestować tej ładowareczki. Mega się cieszę, że mamy tutaj teraz ten rozrzutniczek. Ostatnio o nim gadaliśmy, że naprawdę mega zajebiście by się sprawował i wyglądał pod względem rozwożenia wapna, więc tutaj z jednej strony spoko to wyszło i będziemy mogli sobie podziałać. Właśnie, jak tutaj jest u nas z cukrem? Cukier widzę, że tutaj się fajnie robi, jak nasze firemki wszystkie. Wprawdzie wiecie co, napełnia mi się to wapno, to ja sobie już tą ładowareczkę zakupię. Gdzie ona tutaj jest? Jest środek 180 tysięcy. Jakie kółka, szerokie opony to pewnie na pewno, ale to raczej nie w Trelleborgach. Micheliny, no to jest kurde, jak te opony są fajne, takie gładziutkie, to wygląda to pięknie. Wiem, że troszkę chcecie nas zjeść za to, że ciągle używamy. Nie, może Continentale, czekajcie, tak od boku sobie popatrzę. No częściej bierzemy albo Continentale, albo Micheliny, no i tak wygrywałem zawsze Micheliny. Kurde, BKT, ej, BKT do tej ładowarki, ej, wiecie co? I ja kupię na BKT. Kupię to na BKT, jeżeli będzie źle, to sobie to po prostu wymienimy, jeżeli wam się nie będzie podobało. MST, PG, nie, PGR, MST, jak to było? A Mafianów ona nie ma, nie? Nie, PGR. Jak to było? GR, MST, ty? Ale mordo, mogę wziąć te Nokiany. Jo? No, Nokian też w ogóle. Zajebiście. Wygląda, ona dużo jeździ po asfalcie. Dobra, dobra, spoko. Spoko. Zobaczyć, gdzie to jest. Spoko, fajne Nokiany. Coś innego. GR, MST. Dawno widać, że nie kupowałem nic, bo totalnie zapomniałem.
Co my tu żeśmy mieli napisane? 180 tysięcy. Szczerze, no Kiany naprawdę tutaj szacą. Zajebiste, także już wzięte, luźna guma. Do kiszonki 8000 litrów. Cygmy kwuch, zakupujemy i lecimy. Czy wapno już się napełniło? Taka ładna marka? 30 tysięcy. A tak szczerze, każde opony są zarąbiste w niej. No ogólnie mi naprawdę teraz te BKT, BKT mi się naprawdę bardzo też fajnie spodobały. Ale bo jakieś tam miały BKT przy bieżniku jakieś takie fajne dzyndzole. Więc też spoko. Dobra, case widzę, że zakończył. Ja pojadę. Czy ja mam coś dalej uprawiać? Nie, uprawę możesz zostawić, ogarnąć mu, żeby on siał i zjechać tam wałami, puścić wały i wtedy jak puścisz wały, przyjechać tutaj Bronkowi pomagać siać. Dobra. Dobra. Pracownik zaczyna świrować, ale to już zjadę na gospę. 24 metry, dziękuję, dobranoc. Sobie troszeczkę tutaj przestawimy, żeby to już dobrze wyglądało. Dobra, skończyłem prasować. Nie, może ci uruchomię tą kiszonkę tu, czy nie? Wiesz co, jak ja pójdę chyba ładować tamten, zanim ja załaduję, zawiozę ciężarówkę, to pewnie tamten się ogarnie. Ty masz ciężarówkę jeszcze przygotowaną. Ja mam ciężarówkę przygotowaną. Szkoda, że nie mamy... Sprzedajemy wszystko? Tak, mówiłeś, że wszystko, więc jak najbardziej. Znaczy ja mówiłem, żeby sprzedać tą dużą pryzmę, ale... No wszystko z tej dużej pryzmy, no najlepiej. Na no i widzę, że... Ja podstawiłem się pod tą, bo tak czy tak będzie znaczy, troszkę bardziej... Troszkę trzeba zostawić do kiszonki, nie? To na pewno. Tak, no to czekaj, ale ja umieszczę... Jedną, mamy full. Inaczej, jedną trzeba na pewno wyczyścić do zera. Powiem tak, mamy full TMR-u namieszane i full TMR-u to są 3 dni. Ja bym maksymalnie jeszcze... Mamy ty, belki, kiszonki, panowie, weźmy się nie rozdrobniajmy teraz, bo mamy teraz tak długo tą kiszonkę w silosach, że to jest tragedia, więc ja bym nawet się nie zastanawiał i wszystko bym tu wyprzedał, żeby po prostu zacząć sobie sypać ładnie pryzmę. Dobra, mordo, co mam robić? Zaraz wjeżdżać i siać możesz. Możesz tak, case'a możesz na tym polu wszystko stoi. Możesz tak, mordo, case'a wziąć i zjechać po prostu na plac tam, żeby był i wtedy... Ogarnąć sobie. No, u mnie ty wapnujesz się w silniku, jaka beka? Można? W silniku siedzę? No u mnie. Czekaj, to zaraz sobie wejdę i wyjdę. Miałem już? Wejdź i wyjdź. No. Ogólnie szkoda, że nie mamy tego modu na ten kurz. Nie wiem, z czym to nam się tam gryzło, ale no niestety. Nie mamy go. Bo na pierwsze odcinki był, później gdzieś tam. Na razie trzymaj się. Tak powiem było. Nie pamiętam, z czym to się ugryzło, ale... Przy tym dużym rozrzutniku trzeba naprawdę bardzo wcześnie odpalać wapno, bo on gdzieś tam na klinach potrafi nie dosięgnąć. Ale zobaczcie, no zajebista sprawa moim zdaniem. Fajnie, że ktoś wreszcie o tym modzie pomyślał i ogarnął. Jestem w szoku, bo nie zauważyłem tego moda na modhubie. Ostatnio czasami gdzieś tam, wiecie, wchodzę, patrzę na te obrazki, jak widzę same zagraniczne dziwne maszyny, to mi się nawet nie chce zwracać uwagi, co to w ogóle wychodzi, bo 95% to są maszyny, z których w ogóle nigdy nie skorzystamy. Bo Bóg wie co to jest, czasami. I gdzieś przez to człowiek właśnie nie zauważy takich ciekawych modzików. No ale ważne, że mamy was, kochanych widzów. Także tutaj naprawdę super sprawa. Okej, tu już spokojnie teraz mam tak nadrobione, że ty będziesz mógł sobie na luzaku tutaj siać. Dobra. Dobra, my sobie ludziska teraz tak cofniemy. Zrobimy tutaj... Teraz pięknie. Poprzeczniak, czy 24 Ty dalej metry. Siedzisz u mnie w dojciu. Czyli to jest to, co miał Adaś. O, ciekawe co tu zrobić z tym. Ej, Adam, weź wsiąść do dojcia. Oby gry nie wywaliło tylko. 23 minuta. Może zapisz lepiej, co? No, ale co, że zapiszę to co... Aha, no bo nie programu no, wtedy... to tego nie powinno wywalić. No nie. Ciebie też Bolek siedzi w dojciu? Wyłączysz. Nie. To weź wsiąść. Już zaraz, tylko niech zapiszę najpierw. Ja ho zapisałem. Wyjdź, o, dobra. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. Także to się lekko zbugowało, mieliśmy to na sąsiadach i to był właśnie wina tego Puska. Modu na... jak to się nazywa? Na ten kurz, na to odmienie i w ogóle. Więc no wtedy sobie na od zera też był z czymś problem chyba z tym. Czy nie? Czy po prostu my oznaczyliśmy to już, bo żeby nic się nie zbugowało? No ja chyba oznaczyliśmy po prostu to. Ja już nie pamiętam jak to było. Wiem, że jakieś dymy były. Dobra. Tylko ten mod żeśmy dodawali jako
No szkoda, bo mówię, przy wapnie no fajnie to wygląda, tak? Nie ma co się oszukiwać. Akurat pod tym względem wyglądało to dobrze. Spoko, bo zasyp takiego rozrzutnika to 30 tysięcy litrów. Wapna to naprawdę sporo, bo chyba na tamtą wchodzi 15 czy 16. No, coś takiego. Więc ja na pewno zrobię to pole. Jest do zrobienia wapnem pole 29 albo 19, to jest chyba 29. 29, dobrze. Ile ci wchodzi na ten rozrzutnik? 10 tysięcy litrów, ponad. Ładnie. Co prawie dwie chyba te, bredalki. Już nie pamiętam teraz. Bredalce jest... 11 było? Bredalce? No także... Szkoda tego. Sami widzimy, jak to wygląda. Okej, postaramy się, tu mówię, nie ma sensu. Trzeba wyłączać taki rozsiewać gdzieś przy takich nawrociach, bo to jest masakra. Teraz się ma. Tu sobie powyrabiamy. No zawsze z tym wyrabianiem na tym polu to tu schodzi, bo... Pod tym względem... To jest te winkle, tam są takie wkurzające. No jest, to trzeba byłoby takie półokrągłe bardziej zrobić, bo i też niektórych nie możemy sobie kosić. Więc tutaj by to się... dało. Ogólnie nie mamy ciągnika wolnego, tak? Oprócz tego. Masa jest. Masa i masz z wałami. No masa jest z wałami, a ja potrzebuję do ciągnika. No ale odczep go, bo aha. Ale skończyłeś, mordo, przecież uprawę, no to masz... No mówię, że mam fenda tylko. No, masz fenda. To nie jest źle. Gdzieś chciałem coś średniego, ale... Tak średnio bym powiedział wtedy. No, ale tak średnio niestety. O, ale dobra, czekajcie. Tutaj sobie teraz GPS-ka ustawimy. Tam panowie nie ciężko pracują. Nie ukrywajmy, mamy coraz większe pola. Więc pod tym względem akurat co prawda to prawda, że... Takim rozrzutniczkiem będzie można sobie spokojnie ucisnąć. Wow, tutaj widzę, że naprawdę te 24 metry ciężko się nam przyzwyczaić, bo naprawdę dużo maszyn mieliśmy, które gdzieś tam no ten metraż swój miały do 12 metrów najczęściej, tak? Gdzieś tam tylko opryskiwacz, no ale nie muszę wam mówić, jak często opryskiwacza używamy. Więc do tych szerokości roboczych, takich dużych, na razie ciężko nam na oko wymierzyć, bo do tych 12 to tak często bardzo dobrze udaje nam się wjechać. Bo to się mniej więcej widzi, ale już przy tych 24 no to troszeczkę tego jest. No myślę, że spokojnie do końca odcineczka powinniście tu dać radę. Ja też powinienem 10 minut sobie tutaj poświęcić na te kiszonki. Więc prawdopodobnie załadujemy ciężarówkę zawieziemy, bo to na hand, w ogóle w szoku jest ten handlarz, bierze dzisiaj kiszonkę chce. Nie wiem, czy tam kiedykolwiek woziliśmy. Dzwonił do mnie, mówił właśnie, że przyjeżdżać. Nie wiem, w które miejsce, to chyba tam muszę sypać, gdzie sypałem ostatnio Słomę. Ten... Tam gdzie słomę. No, trochę to nie będzie wyglądało, no ale coś poradzić mogę na to. No bo chyba najlepsza cena, no chyba wywozimy tam, gdzie najlepsza cena. No tak, tak. No. Najlepiej by było. Chyba, że handlarz jest najbliżej też, więc. I chyba najbliżej, no patrząc od krów to wyjdzie, że mamy go najbliżej. Dlatego też spoko. I sobie tam wywieziłem ciężarówkę, w tym czasie powinien napełnić się jeden zestaw John Deere'a z tymi dwoma przyczepami, więc tutaj też luźna guma. Dobra. Okej, okay. Gitara siema, no tutaj jest praktycznie. Czy dorzucę? Kurna dziot. Dorzucę. Chyba nie, jedną warstwę jakbym na prawo przerzucał, to bym dorzucił. Ale tam nawet jak tego wapna nie będzie, to spoko. Wszystko na jednym rozrzutniku? No i ja zostanie 50% jeszcze. Aha. No ja mówię, że teraz mordo, my robiliśmy przecież na półtora rozrzutników największe, na dwa rozrzutniki robiliśmy największe pola bredalką. Więc skoro tu ma taką wielką pojemność, no mówię, dlatego też on na te duże pola to coś pięknego. W ogóle będzie od kiedy powiedzieliśmy, że Deutschland jest na sprzedanie, tak nagle z nowymi łączymy go w takie inne zestawy ostatnio. Łączymy i tak to zajebiście wygląda, że jestem naprawdę w szoku, bo mało kiedy go braliśmy w ogóle do tego siewnika, a go na poprzedni odcinek jak szczepiliśmy, to on tak zajebiście wyglądał, że aż bym normalnie za nim posiał, ale też trzeba tych innych prac porobić. Wiem, że nie chcecie ciągle oglądać tych siewów, więc wystarczy, że on będzie tylko i wyłącznie w tle. Dobra. Dara. Jedziemy teraz tak, chyba pojadę Bronkowi. Nie wiem, czy nie zrobić kolejnego przejazdu, żeby on tam miał. Hit. O, trochę na mur nawalimy. Tam Ziadowi do ogródka tam napierdziel trochę. O, on tam lubi takie rzeczy. Bo on to stary pierdziel jest i dlatego chyba.
Okej, okay. Gitara. Jedną, drugą i dziękuję. Dobranoc. Kuńc. Mamy skończone. Tak, tak samo koniec jak... jest też, jeżeli chodzi o sianie koło prof. W tej oto sekundzie. Mhm. Pozdro, to szybko. A ty mówisz, a już poprzeć na jakiś wszystko kit? Tak. No, no to czyli tam wałami to on jest w stanie to zwałować. Ja już puściłem dawno wały pracownikiem. To on jeszcze pewnie ciekawe. Nawet mu nie robiłem poprzeczniaków, bo tylko go puściłem, bo wolę tam bo siać. Bo później na koniec więc się pojedzie tak, i do tak, obiedzie po obiedzie. Po obiedzie, więc się poprawi mijaki też. Może on też tak ładnie jakoś zrobił. To powiem wam szczerze, że nawet jeżeli dobrze by poszło, to jesteście na ostatnie 5 minut w stanie tutaj przyprowadzić jeszcze wały. Ale nawet jeżeli nie będzie... O nie, 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 nie przesadzaj aż nie, tak. Nie ogarnie? Okay. On dopiero ćwiartkę zwałował, więc... No, ale to ma tam swoje, wiesz, to jest duże pole. Długie pole inaczej może, powiedzmy tak. Więc no, tam dużo nie powiem, że nie, ale on jakoś... fajnie sobie to powinien ogarniać. Dobra, to trochę większa dawka pójdzie. Niestety, ale to nie szkodzi. Będzie lepiej rosło. Może, że po prostu jak będzie dobrze siał pracownik na polu tam z brąkiem, to... To ja będę mógł wtedy ogarniać tutaj bardziej pracownika, żeby dobrze wałował, chociaż on, no jak na razie sobie naprawdę radzi. Oprócz tego jednego kawałka. Ale to jest do ogarnięcia. Ale zarąbiście to wygląda. Boże, teraz widzieliście to pole u góry ludziska. To nowe nasze. Nie wiem, czy to jest. Nie, to nie jest nazwane właśnie. Jak my tam nazywamy w ogóle to pole? Bo to nie jest bez nazwy. To nie było żadne pole tam kupione, to było stworzone od zera. Pod górą. No, nie wiem. Jakie? No to. No pod górą. Rzepaki były. No nie wiem. Ciężko tam powiedzieć, bo tak sobie teraz nie mówię, wiem. Że... Koło przędzalni. Wiadomo, z jednej strony jeździmy i siejemy to samo, co na polu numer 26, można to by było chyba nazwać, tam jest, albo 27. Tam jest przędzalnia, więc nie wiem, można coś z tym związać, tak? Nie wiem. Albo koło przędzalni, albo pod przędzalnią. Albo podłączyć to pod pole 20, nie wiem, powiedzmy 7, to tak można było 20, nazwać. 26, 27, 28, to jest jedność prawie. To tak, i można by było to nazwać, że to 27, nie? Ale ładna to ładowarka, ja cię kręcę. I tak pewnie będziemy mówić, że jedziemy tam na góry, więc... Tak, więc... Spoko, ale no pięknie to wyglądało. Jo pierdziel. Dobra, mogę złożyć na czas transportu, piękna sprawa. Tak sobie zrobimy, odpalimy sobie koguta. O ja pierdziele, jak to w środku wygląda, no teraz jeszcze na tym face tracku to jest już coś pięknego. Ej, powiem wam, że na kierownicy dobrze się tym skręca. No, tylko na kierownicy tym można robić, no bo na czym innym? No bo na tych klawiaturach to jest tragedia, no, więc nie ma opcji nawet. Że tak powiem, ktoś jak będzie musiał sobie coś podziałać, nie nagrywając odcinka, bo najczęściej u kogoś, jak jesteśmy, to nie mamy kierownicy, no to będzie ciekawie, bo to no, wtedy te belki to tak wyrzuca, wiecie, ładować kiszonkę, to tam jeszcze ciul. Ale jakby chciał coś pozbierać, poogarniać, no to masakra, bo to tak dziwnie łapie, że to szok. Ale nie, piękny klasik w środku, baja. O Jezus Maria, zdjęcie z naszej dziewiętnastki, serio, jeszcze takie rzeczy wkładają? Już chociażby, nie wiem, mnie to rozwala, zamiast już zrobić kuźwa zdjęcie, no w środku jest zdjęcie tej stodoły oryginalnej, co się pojawialiśmy. Wiecie, której. A co, w tym? W ładowarce? W ładowarce. Zamiast zrobić, nie wiem, i prawdopodobnie, nie wiem, to jest kamerka, która by była z tyłu, albo gdzieś założona na kabinie, żeby z góry widzieć, no to już chociaż mogli zrobić zdjęcie obojętnie gdzie, ale zrobić po prostu zdjęcie, żeby to widać kawałek tej ładowarki było i, nie wiem, jakiś taki teren, który nie jest... Wiadomo, że to tutaj, tak? Czy to by była teraz mapa z 19 czy 20, a nie taki perfidny typowy budynek, tylko stodoły, więc no to troszeczkę z tym słabo. Czekam, kiedy kiedyś zrobią te multimedialne takie panele, ale raczej to by tak zżerało FPS-y, że to by była masakra. Ale taka kamerka na tył ciągnika, czy tam danej maszyny ładowarki, no wyglądałaby na pewno pięknie. Fajnie zapierdziela to, więc do takich akcji jak ładowanie obornika z hałdy na jakimś polu, jak najbardziej. Ile to leci? Dojedzie 42 na godzinę, więc ma, no, ma wygar. Dobra. Pino w bramę, żeby wjechać. Pino się zmieścić. Tak. Nie, naprawdę dobrze, że te Nokiany zobaczyliśmy, bo mega pasują. U nas akurat jest taki... Bardziej, że nie mamy nigdzie Nokianów i nigdy nie korzystaliśmy z Nokianów. A nie w końcu coś zarzucić takiego. To są też inne Nokiany niż były wcześniej. Tak, tak, no. Też fajne one takie. Wcześniej nasze wyglądały. Dobra, ależ to jest kuźwa szerokość. To bierze, tak szczerze, 2/3 pryzmy? Ua. No to po to są takie ładowarki, no. A,
Dobra, no nie, odpalony i będzie John Deere, on się tu już grzeje. Mamy sobie. Palko były. Odpalamy. No i ogólnie zestawik, jak sami dobrze widzicie, wygląda tak. Moim zdaniem fajny pociąg. Wybaczcie, że przemalowałem znów przyczepę, ale chciałem po prostu to sprawdzić, czy to czasami bardzo ładnie nie wygląda. I wygląda. Nie wiem, czy czasami na te teraz żniwa, gdy będziemy chcieli sobie podziałać, to nie wiem, czy nie będziemy takich zestawów fajnie szczepiać. Dajcie znać w komentarzach, bo mówię, to jeden z widzów podsunął i nie wiem, jak reszcie się spodoba. Ale dla mnie naprawdę mega super pomysł, mega fajny pociąg, bo mamy już ciągniki, które takie coś pociągną, więc super to wygląda. Jasny gwint. No i teraz tak. Tak. Jak widzimy, żadnych problemów większych no nie ma. Na spokojnie to wygląda, no ale taką ciężarówkę ładować. Kurde, wiecie co, ogólnie... A dobra, nie będę zdradzał co będzie na nowej gospie i wszystko. Możecie tylko sobie świetnie poczekać, bo będzie coś pięknego, nie? Teraz to tak patrzę, co tutaj się dzieje, więc... O ja pierdziele. Na nowej gospie wszystko będzie piękne chyba. Ty szybciej naładujesz tamto? Ten bazon niż ten? No ale ja muszę jechać to zawieźć, więc akurat mi pasuje robota, nie? No teraz ogarnianie u nas tej, jak to się nazywa, biogazowni naszej nawet będzie szybsze niż to się rozkładanie taśmociągu, nie? No. Jak to działa? Jak to ogarnie? No proszę, zanim rozciągniesz to, co? Ty już masz dwie łyżki, czyli... Możemy powiedzieć śmiało, 16. Że gdyby nie promocje, to byśmy kurde nie kupili znów danej rzeczy, bo tak samo znaczy, nie klasa by u nas nie było kupili, na serii. Ale pewnie dopiero później, nie? No bo w ogóle byśmy na to nie spojrzeli teraz, a mamy te ładowarki, to po co, nie? Chyba, żeby nas bardzo wkurzyło to ładowanie tego obornika, ale to ciekawe, czy byśmy czegoś innego nie szukali, albo czy byśmy nie zmniejszali wideł, bo byśmy powiedzieli sobie, że mogę mamy kierownika? Dwie ładowarki i tyle. Już mogę ci zarzucić. Masz kierownika. Nie wiem, co ty tam odwalasz, ale na pewno miło. Teraz włączę radyjko, tak, żeby tutaj jest ciekawe. Rozerwiesz ją pewnie. Boże, jaka ona jest ogromna, porównaniu do ciężarówki naszej. Ja oni to zobaczę. No. Przepraszam serdecznie. No, dawaj, bo łyżkę teraz jak mam nad tym, to jest... To dobrze, że też nie kupiliśmy tej największej, bo... No, a wyobraź sobie, co to by było, jakbyśmy mieli tę największą, nie? Z jednej strony, nie ukrywam, spoko, bo będziemy mogli sobie kiedyś wymienić, bo... No, jeżeli ta je tak ładnie ogarnęła, choć tak są mała, by do tej łyżki, do tego wideo nie pasowała, bo nie, to masakra, nie? To na pewno. Zajebiście. Co wam chciałbym jeszcze właśnie, chłopaki, miałem wam wysłać ten filmik i zapomniałem. To jest z YouTube'a, może jak nie zapomnę, to wam podeślę. Zrobiłbym sobie coś takiego, bo nigdy nie robiliśmy, a moim zdaniem na koniec, jeżeli będziemy mieli amerykańską farmę, no to nawet bym się nie zastanawiał. Silos wpychany, ale wielkości 4-5 silosów takich jak mamy teraz i widziałem coś takiego, że lewą stroną kiszonkę sobie wpychali na górę, zawracali i tutaj robili taki kwadrat jakby i usypywali taki wielki kwadrat. No wyglądało to zajebiście, więc nie ukrywam, ale takie coś chętnie bym widział, żebyśmy wreszcie zrobili sobie pryzmy wpychane, że będziemy mogli to ciężarówkami odwozić albo czymśkolwiek, że wiecie, sypiemy na placu, bo nie musimy na pryzmę tym wjeżdżać i wtedy wpychamy to na przykład takimi albo ładowarkami, albo na pewno ja widziałem na tym filmiku był ten klas, co ma z tyłu gąsienicę, ten ciągnik, a z przodu normalne koła, mieliśmy go w 19, więc no tak zajebiście on wyglądał i podjeżdżał pod taką pryzmę, że to było coś pięknego, nie? Nie wiem na ile to jest możliwe zrobienie w farmingu, czy to nie będzie się bugować. Ale no na pewno bardzo bym chciał taką wpychaną pryzmę sobie ogromną robić i to właśnie było chyba w Ameryce gdzieś, więc do tej naszej amerykańskiej gospy, którą będziemy chcieli sobie robić, to wyglądałoby to na pewno zajebiście. No i no fajnie. Uciekłeś. Odcinek. Przestawiłem tylko trochę tego i patrzę, czy pracownik sobie daje radę. Odcinek idealnie. Bo ja tutaj tak trochę latam, wszystko sprawdzam, co potrzeba. Tak jak chciałem. Ale zaraz tam do ciebie wrócę. Mamy sobie piękną akcję tego Czy ty wolę chcesz jechać tym tak, zestawem tak, pociągowym? Tak, 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 bo tak właśnie idealnie wyjdzie mi czas na odcineczek, bo ten sobie zawiozę. Zestaw masz tutaj 60 parę procent, więc zaraz będzie pełny. Nie, to one są zajebiste. Nie zdziwię się, jak zaraz kolejny będzie zestaw pełny. No jest, nie pomyślałbym, że to tak będzie szło, nie? Jednak co maszyna duża, to duża. No, ale powiem ci szczerze, że...
Wysoka. Przyczepa czy... Kronka jest chyba jeszcze wyższa, co nie? O, ja bardzo tak. Wysokie są. No ja na ciężarówkę jeszcze jak cię mogę, nie? Dlatego dobrze by było gdzieś tam tą jeszcze jakąś przyczepę taką sobie... Ja mam pomysł na fajną jedną przyczepę. Dobrze. Pokażę wam po odcinku. Czosiówka? Można tak powiedzieć. Dobra, to mogę chyba wiedzieć, o co ci będzie chodziło. Bez ludziska gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Tak jest. No niestety, wygląda to jak wygląda, gdzie to kipujemy. Może kiedyś farmik pomyśli, zrobi troszeczkę lepiej takie skupy. No ale teraz nic innego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Oczywiście ciężarówką sobie zjedziemy i przesiądziemy się, podstawimy tam do ładowania i będziemy sobie jechać naszym pociągiem. Jestem w ogóle w szoku, ciekawy, i też będę w szoku pewnie, jako i tam tonaż będziemy na tym mieli, bo 50 tysięcy litrów raczej na pewno będzie przekroczone. Rząd nie da rady. Pociągiem dawaj tu! Jezus Maria, ty Karolek, dawaj. Ja pierdzielę. Ale Karolkiem to by była chwila. Ale nie ma, nie, na Goldcrestie sprzedaży kieszonki. No ale wiesz, chłopie, to przecież była, naszych silosów by to... się pytasz, ile tu jest zestaw na tym? Na wagonie naszym pięknym? No. 51,600. I dobrze powiedziałem, że 50 tysięcy litrów musi być, więc no, kozak. Jest to największy nasz zestaw, jaki teraz mamy. No to najlepiej by było razem pojechać wtedy tym zestawem, co nie? Ty już wracasz? Tak, ja już jestem, zaraz będę skręcał na... Tu już jest zaraz pełny, więc... O Jezu. I głupie by było razem pojechać. To jest rekord video. Stop recording. Stop ham? Coś? Ja pierdzielę. Dobra, to co to było, ja. Nie? Ja pierdolę, jak jakieś... Nie, to było, wiecie co? Trochę to było ujęcie jak z Requesta, gdzie graliśmy na ósemce, tej takiej na nieskończoności mapie. I to przecinanie było takie. Gościu przepierdolił z 90 na godzinę przed ciężarówką na wprost mini na głównej, nie? Ale jak on leciał? Niepojęte. Półtora bańki. No, tutaj po sprzedaży kiszonki, nie wiem, czy dwie bańki nie będą na koncie, więc na przebudowę w sam raz. Nie będę się już o nic totalnie martwił. Więc to będzie na pewno szło. Okej, jesteś zablokowany. No, pracownika cały czas ogarnię. Okej, lecę. Dwa zestawy gotowe do wywozu. Okej, tu przejadę, polecę, przejadę. Jo, powinieneś przejechać. No, no ludzie nawet. Bronek już czeka na ciebie mocno, nie błaganie. Nad godziny robi. Dobry. Czekaj. Powiem szczerze, jak będziemy naprawdę szybko chcieli to ogarniać, to z tej strony najlepiej wziąć to, ten zestaw. I żeby się już nie ładował na taśmociągu. I ładowarką. To wtedy będzie szło naprawdę szybko. Dobra, jedź pani majster. Dobra. Jezus Maria. Pociąg do gwiazd. Pociąg do nieba. A my za nieba, to nieba. Pieniądze, nie? A! Czy ty nie zwrócił uwagi, ale chyba tak, jo, nie 24 tysiące chyba. Czekaj, powoli, majster. Pracownik zakończył pracę, która... Niech im będzie. Ja sobie tutaj na spokojnie. Lewa wolna. Lewa wolna, ogień. Lewa wolna. Ale to mam roboty na przygotować odcinek? I nie będzie sprzedać całą kiszonkę? Ale to czuję fajnie, nie? Ty to czujesz? Jak kiszonka wiruje. Ej, z jednej strony zapiąłem tak, jak się powinno fachowo zapinać. Czyli mniejsza z przodu, większa z tyłu. My zawsze robimy odwrotnie, bo lepiej to wygląda, ale... No przy takim wagonie nie ukrywajmy, że jednak lepiej jakby to tak było zapięte, bo widzimy, co się dzieje z tylnią przyczepą, nie? Więc no moim zdaniem chyba tak to zostanie u nas i nie ukrywam, że na pewno na żniwa będziemy chcieli sobie takie coś podziałać, bo no zajebiście to wygląda. Dobrze, to nie są jakieś wielkie te trzy osiówki. No ja mam. Więc to nie wygląda źle naprawdę do takiego żonego. Wiadomo, daj Boże, żeby krokodylki tu nigdzie nie stały. No. Myślę, że już by nas dawno złapali. Asfalt na solcu to by się kurwa wgniótł. Takie brudze by były. Wrząca by się rozeszła. Idiot, kurwa! Jak by jechał takim zestawem, to by był jak Mojżesz. Asfalt by się rozchodził na boki. Przed tobą. Masakra, nie? Śmiechy z naszych dróg.
Ram, pam, 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 jeb, jeb, jeb. Zjeżdżamy sobie na lewy. Daj Boże, żeby żaden nie trafił się pomiędzy jedną, tak, pomiędzy jedną a drugą przyczepą, trzeba uważać. Niestety, o Jezus Maria, kolejny breakfast. Drugie kółko, czarny ten, czarny pół zrobił właśnie. Tam 1,7 czas, 3 sekundy straty do czerwonej. Ale jedzie wagon, jak to wygląda z daleka, mój Jezu. Dobra, teraz wagon wagonem, ale... Teraz czekaj, żeby się dobrze złamać. Na którą stronę sypiemy? Na no, prawo. Jedna na prawo, więc... Czyli muszę to od razu z tej strony wjechać, tak. No, a zatem dostałem 23, czyli powiem szczerze, że to już równe tutaj zestawy. Nefas plus daleka. Nefas. Nie pal. Nie pal. Nie klej. Dobra. A pewnie jakbyś przejechał, to i tak byś dobrze. I tu jest EGR. Damy radę? Nie, chyba nie da rady. Musiałem dalej wciągnąć dopiero. Ej, sypać sypało. O, ej, prawa. Gdzie ty? Oj, prawa, prawa. Witam serdecznie. O Boże. Serio? Nie strzypiesz mi na prawą? Nie cofnę z takim zestawem na pewno. Teraz drugi zestaw się wygani. Niestety ludziska muszę z sypem to sypać. Nie wiem czemu. O mój Jezu. Witam serdecznie. Możesz mordo tu cofnąć, spokojnie. Także luźna guma. Dobra, i tym pięknym akcentem kończymy ten odcineczek. Dajcie znać, jak wam się podobały tutaj te zestawiki. Czy byście widzieli coś takiego chętnie na żniwa. Nie wiem czemu, bardzo ładnie Massey i Ferguson by wyglądał w tym zestawie, bo szarymi fergami by się zgrywało i mega kontrastowałby z zielonym, więc wiecie, inny odcień John Deere'a do tych rajsów, no to też wiadomo inaczej. Ale pięknie, pięknie to wyszło, kiszonkę wozimy, pieniążki zarabiamy i zapraszamy was już na kolejne odcineczki od zera do farmera. Jeszcze ostatnie, po tym dwa odcinki musicie się przemęczyć. Na następny, no kurde, już będę się tak starał, żeby ta przebudowa wjechała. Także co, do kolejnego odcineczka, na razie strzałeczka i trzymajcie się mordeczki. Cześć! Hello.